Przed nami tabelka z definicją funkcji f. Lewa kolumna to jest dziedzina funkcji, czyli możliwy zakres argumentów, a w prawej kolumnie mamy wartości tej funkcji. No i teraz, jeżeli chcemy obliczyć na przykład, ile jest f od minus 9, no to jak to robimy? No odszukujemy minus 9 na liście argumentów i patrzymy na odpowiadającą wartość w prawej kolumnie, czyli f od minus 9 to jest 5. No, możemy na podstawie tej tabelki liczyć bardziej skomplikowane wyrażenia, na przykład f od minus 9 plus 1. No to ile to będzie? F od minus 9, no właśnie policzyliśmy, że to jest 5, czyli to jest f od 5 plus 1, czyli f od 6. No i patrzymy, gdzie jest 6. Aha, 6 jest tutaj i wartość w punkcie 6 jest minus 7, czyli to jest minus 7. No i może jeszcze jeden przykład. F od minus 7 plus 1. No ile to jest? Odszukujemy minus 7. Aha, f od minus 7 to jest 7, czyli to jest f od 7 plus 1, czyli f od 8. No i patrzymy, że ósemki nie ma na liście argumentów, czyli innymi słowy 8 nie należy do dziedziny funkcji f, czyli to wyrażenie jest niezdefiniowane. Prawda? Na podstawie tej tabelki nie możemy przypisać mu żadnej wartości. To jest niezdefiniowane. Powiedzmy teraz, że chcemy obliczyć f do minus pierwszej od 8. No, f do minus pierwszej oznacza funkcję odwrotną. No, czyli pytanie pierwsze, czy nasza funkcja posiada odwrotną, a jeżeli tak, no to jaka jest jej wartość w punkcie 8? No i może tutaj zróbmy rysuneczek, czyli funkcja to są dwa zbiory, dziedzina, przeciwdziedzina, no i przypisanie każdemu elementowi z dziedziny jakiegoś elementu z przeciwdziedziny, to jest prawda f. No i funkcja jest odwracalna, jeżeli można odzyskać x, znając wartość funkcji, prawda? Czyli innymi słowy, każdy y kończy się jedną strzałeczką. Nie ma tak, że są dwie strzałki z różnych x-ów do jednego y. No i wtedy to tę możliwość pójścia w drugą stronę to jest funkcja odwrotna. Prawda? Czyli tak jak u nas, no zobaczmy, czy nasza funkcja jest odwracalna. Czyli jeżeli mamy taką funkcję o skończonej dziedzinie, czyli po prostu musimy sprawdzić, czy żadna wartość się tu nie powtarza. Prawda? Czy dla jakichś dwóch argumentów nie ma tej samej wartości. Więc patrzymy tutaj w prawej kolumnie, mamy wszystkie liczby różne, czyli nasza funkcja jest odwracalna. No i co? I teraz f do minus pierwszej od 8, czyli tutaj mamy 8 i pytamy się, prawda? I chcemy zobaczyć, w jakim punkcie wartość naszej funkcji była 8. Czyli szukamy 8 tu i patrzymy, aha, to było 9, czyli f do minus pierwszej od 8 równa się 9. No, możemy również wykonać tabelkę dla funkcji odwrotnej, jak to będzie wyglądało, czyli x, f do minus pierwszej od x. No i na czym polega ta tabelka? Ano na zamianie miejscami tych dwóch kolumn, prawda? Dziedziną funkcji odwrotnej jest zbiór wartości funkcji f, no a zbiorem wartości funkcji odwrotnej jest dziedzina naszej funkcji pierwotnej f. Czyli tutaj tak będzie 5, 7, 13, minus 7, 8, 12, no a wartości będzie minus 9, minus 7, 5, 6, 9, 11. Czyli to jest tabelka, która definiuje nam funkcję odwrotną f do minus pierwszej. No i zobaczmy teraz, policzmy jeszcze parę wyrażeń, czyli na przykład ile jest f do minus pierwszej od f od 5. No ile to powinno być, prawda? Czyli najpierw mamy punkt 5, idziemy f do wartości, no i f do minus pierwszej wracamy, czyli to powinno być 5, prawda? No to zobaczmy sobie, rzeczywiście to jest f do minus pierwszej, f od 5 to jest 13, no i f do minus pierwszej od 13, wracamy z powrotem do argumentu 5. Podobnie f do minus pierwszej od 7, no to będzie tak samo, prawda? Funkcja odwrotna do funkcji odwrotnej to jest samo f, prawda? Czyli f jest odwrotna do swojej odwrotności, tak można by powiedzieć. F do minus pierwszej od 7 to tutaj jest, prawda? 7 minus 7, czyli to jest f od minus 7 i f od minus 7 to jest 7. No, również możemy obliczać
bardziej skomplikowane wyrażenia z udziałem funkcji odwrotnej, na przykład f do minus pierwszej od f do minus pierwszej od 13. Tak? No to ile to jest? To jest f do minus pierwszej, szukamy 13 na liście argumentów f do minus pierwszej, wartość 13 jest 5, czyli to jest f do minus pierwszej od 5 i teraz szukamy 5 na liście argumentów, to jest minus 9 jest wartość. Czyli wartość tego wyrażenia w punkcie 13 jest minus 9.